Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś przetestujemy nowe, roślinne, wegańskie jogurty. Jogurty kokosowe, które ja uwielbiam. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, a mam nadzieję, że tam mnie obserwujecie, to pewnie wiecie, że kocham, uwielbiam, ubóstwiam jogurty kokosowe. Najczęściej kupuję właśnie plantony. I pojawiły się teraz dwa nowe smaki tych właśnie jogurtów planton. Planton, kwaśna śmietana do gotowania i nowość tej samej firmy, która się nazywa Veg Up Bio. I jest to jogurt kokosowy również, ale bez żadnego cukru, słodzony tylko owocami. I jest bez soi, bez GMO, bez glutenu i bez barwników. Jest tutaj właśnie napisane, że jest to bez dodatku cukru, bo te plantony niektóre zawierają cukier. Ja najczęściej kupuję ten taki planton bez żadnego dodatku cukru. Wkleję Wam tutaj zdjęcie, o który mi dokładnie chodzi, bo akurat nie mam go. I żeby sprostować, te produkty zostały wysłane przez Plantona do mnie. Ostatnio złapałam jakiś kontakt z ekipą Plantona i ja też wysłałam im książkę i mamy takie przyjacielskie stosunki i oni po prostu wysłali mi nowości. Nie jest to film sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił, nikt nawet mnie nie poprosił, żebym nagrała test. Jakby jest to tylko i wyłącznie moja własna wola, że to robię i po prostu jakaś taka ciekawość. Ja po prostu stwierdziłam, że dobra, jesteś Karina zmęczona po całym dniu pracy, ale ogarnij się. Włącz kamerę, ustaw lampę i przetestuj je przed kamerą, więc to jest to, co robię. Dobrze, zaczniemy od tych nowych smaków plantona i tutaj jest to Planton White. Jest to aloe vera i litchi. Zazwyczaj tylko i wyłącznie w jednej sytuacji kupuję smakowe jogurty. Jeśli właśnie pojawia się jakaś limitowana edycja, jakiś nowy smak, to zazwyczaj wtedy raz kupię tą limitowaną edycję, żeby po prostu posmakować. Ale potem z powrotem wracam do tych niesmakowych, bez dodatku cukru. Muszę Wam przyznać, że tak jak się różne smaki pojawiały, od kiedy pierwszy raz się te jogurty pojawiły na rynku, to testowałam wszystkie smaki, dlatego no nie mogłam upuścić tych. Ja w ogóle kocham jogurty kokosowe tak bardzo, że gdybym miała wybrać jedną rzecz, którą miałabym mieć do końca życia, to bym się bardzo poważnie zastanowiła nad tym, czy by nie wybrać jogurtu kokosowego. Naprawdę, wszyscy co mnie znają, to doskonale o tym wiedzą. Jest tutaj mleczko kokosowe, cukier, mąka z tapioki, aloe vera, skrobia, przecier litchi z koncentratu, białka bobu, aromat naturalny, sok cytryny z zagęszczonego soku, wegańskie kultury bakterii jogurtowych. No więc jest to tak jak wszystkie te limitowane edycje Plantona, smakowe edycje, jest to produkt z dodatkiem cukru, aczkolwiek tego cukru nie ma zbyt dużo tak czy siak, ale jeśli ktoś naprawdę ma jakieś przeciwwskazania do spożywania nawet małych ilości cukru, to właśnie te Veg Upy Bio, to one są zupełnie bez cukru, więc spróbujmy. Bardzo delikatny smak. Litchi wyczuwam, aloes też wyczuwam. Bardzo delikatny. Nie jest to jogurt, który Was po prostu zbombarduje smakiem. Jest to bardzo subtelny smak, ale bardzo smaczny. No mi smakuje, powiem Wam, że raczej podejrzewam, że nie usłyszycie, że mi coś nie smakuje, bo ja uwielbiam jogurty kokosowe. I też może się zmieniać światło podczas naszego testu, bo no bo jest koniec dnia i po prostu tutaj słońce troszeczkę wariuje, więc musicie jakoś przymknąć na to oko, nic z tym nie zrobię. Naprawdę jestem pod wrażeniem takich ciekawych wersji smakowych. Tutaj mamy jogurt, który jest faktycznie czarny. Ten był biały, ten faktycznie jest czarny. Jest tu czarna porzeczka i lawenda. Mega ciekawe smaki. Wszystkie składy tych jogurtów wypiszę Wam ładnie w opisie, sobie przeczytacie. Nie będziemy tutaj brnąć we wszystkie, no bo one mają ten sam skład, poza po prostu tymi różnymi dodatkami smakowymi.
Wow. Super. Naprawdę czuć tą lawendę, ale też nie jest to przytłaczające. Ten jogurt też nie jest za słodki, ale czuję to wszystko. Czuję tu zarówno taki aromat naturalnego jogurtu kokosowego, trochę tej czarnej porzeczki, ale również wyczuwam lawendę. Jest to po prostu pyszne i nie spodziewam się niczego innego. Ten produkt teraz to w ogóle wow, brakowało mi czegoś takiego. Są takie śmietany, jakieś śmietanki roślinne w rosmanach, sojowe. Ja, żeby nie było, bardzo lubię jogurty sojowe i śmietanki sojowe, ale to te kokosowe są takie kremowe, są takie, no mają coś w sobie właśnie, co ja najbardziej lubię. To jest Sour Creamo, czyli taka wegańska, roślinna śmietana kwaśna. I jest tutaj napisane, że jest doskonała do sałatek, do zup, do sosów i dipów i do smoothie czy lodów. Świetnie, bezglutenowa, bez soi, bez GMO i bez dodatku barwników. Jeśli chodzi o skład, jest to mleczko kokosowe, tłuszcz kokosowy, mąka tapiokowa, białka grochu, substancja zagęszczająca pektyny, wegańskie kultury bakterii. Spoko. Jedyne, do czego można się przyczepić, to mąka tapiokowa, ale to jest po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby zagęścić tą śmietanę. Konsystencja jest super. Kremowa. Aczkolwiek muszę przyznać, że według mnie jest za mało kwaśne, za mało śmietanowe. By trzeba to potraktować troszeczkę sokiem z cytryny, coś mi się wydaje, żeby korzystając z jakichś przepisów z dodatkiem śmietany, żeby efekt był taki sam. Według mnie jest to spoko produkt, niemniej powiem Wam szczerze, że smakuje to bardzo, bardzo podobnie do tego jogurtu bez dodatku cukru, do tego, który ja zawsze kupuję. Niestety nie mam go przy sobie akurat teraz. Różni się w sumie tylko tym, że ma trochę bardziej taką gęstą konsystencję, no taką jak śmietana, i jest tłustszy. Ma 15% tłuszczu, a jogurty mają około 5% tłuszczu. Ale jeśli chcecie to dodać jako właśnie śmietana i bardziej Wam zależy na tej konsystencji, a zdecydowanie jest to produkt bardziej gęsty niż jogurt. Mi to smakuje, ja bym to jadła nawet z owocami, jako taki tłusty jogurt a la grecki. Ale nie jest to jakiś super nowy smak, może tak, o. Dobra, teraz idziemy do tego Veg Up Bio. I te jogurty nie zawierają cukru, bo w tej linii plantonów jest tylko jeden jogurt, który nie zawiera cukru. A tu właśnie te wszystkie nie zawierają cukru, więc skoro jest nowa jakaś tutaj receptura, to przeczytam, jaki jest skład. Mleczko kokosowe bio, jabłko bio, syrop z agawy bio, skorobia bio, zagęszczony sok z białych winogron, bio, wszystko jest bio, więc nie będę już czytać bio. Zagęszczony sok cytrynowy, cynamon, wegańskie kultury bakterii jogurtowych. I są tu wypisane te kultury bakterii jogurtowych, więc ogólnie bardzo fajnie. Jest to zdecydowanie plus. Jest to smak jabłko cynamon. Idealna kremowa konsystencja. Cynamon bardzo delikatny. No mi to bardzo smakuje. Wszyscy, którzy właśnie poszukują jogurtów bez dodatku cukru, no to jest to mega, bo naprawdę ze świecą szukać jogurtów bez dodatku cukru. I to jeszcze w ogóle takich kokosowych, bo mam wrażenie, że jest dużo takich jogurtów kokosowych przeróżnych firm. Niemniej, no ten skład naprawdę nie jest powalający. Tutaj mamy jogurt Mango Alfonso. Mango z Alfonsem? Okej, okay. Dobra, zobaczymy, co to jest Alfonso. Aha, Mango Alfonso, okej. Okay. Aha, mango, to jest odmiana Mango Alfonso. O, już się przeraziłam, to dobrze. Ja mango uwielbiam, ubóstwiam i mam nadzieję, że będzie ono mocno wyczuwalne. Pycha,
Mniam. Wow. Ta konsystencja jest tak kremowa. Trochę bardziej kremowa niż tego z jabłkiem i cynamonem. Jest to hit. Wow. Ja zazwyczaj właśnie dlatego nie kupuję tych smakowych plantonów, bo one mają cukier i mimo, że nie jest to bardzo, bardzo dużo cukru, to mimo wszystko ta dietetyczna część mojej osoby, moje dietetyczne wykształcenie po prostu trochę się nie zgadza, trochę się buntuje i po prostu nie bierze tego jogurtu nawet z małą ilością cukru. Po prostu mam to wpojone, że jakoś tak, jak jest ten cukier, to jeśli nie muszę, jeśli mnie to bardzo nie jara, jeśli bardzo tego nie potrzebuję i bardzo mnie to nie woła, to po prostu tego nie kupię. No ale zdarzają się takie sytuacje, że po prostu kupuję produkty z dodatkiem cukru. No, jestem też człowiekiem, nie? Ale ten jogurt jest mega. Nie wiem do końca, czy te wegapy to są właśnie edycje limitowane, czy są cztery smaki, które wchodzą na stałe, ale ten smak na pewno kupię nie raz. Na pewno kupię nie raz. No ale pamiętajmy o tym, że mimo, że te jogurty są bez dodatku cukru, to jest to syrop z agawy, który według mnie no, również się klasyfikuje jako cukier, ale to tylko taka mała dygresja. O! Tutaj mamy Vegap Bio, no sugar added, naturalny. Jestem mega ciekawa, jak to się ma do tego, który ja zawsze kupuję. Mamy tutaj mleczko kokosowe, tak. Mączka chleba świętojańskiego, wegańskie kultury bakterii jogurtowych. I są wypisane te kultury bakterii jogurtowych. Jest to zupełnie inny smak. Ten jogurt jest trochę bardziej rzadki. Tak, bo wydaje mi się, że w tym normalnym plantonie, który ja kupuję zazwyczaj, jest jeszcze właśnie białko bobu, z tego co pamiętam, i mąka z tapioki, tak jak w tych. Dlatego tu tego nie ma, dlatego myślę, że dlatego jest trochę bardziej płynny ten jogurt. Może jest trochę mniej kwaśny, ale teraz coś się tutaj doszukuje. Jest to pyszny jogurt. W mega czystym składzie, spoko, naturalny jogurt, który smakuje podobnie jak planton, ale jeśli zależy Wam na jeszcze czystszym składzie, przede wszystkim składzie bio, to jest rozwiązanie. I tutaj mamy już ostatni jogurt, jagoda i porzeczka z dodatkiem syropu z agawy bio. No okej, dobrze. O, niam. Pyszny, tradycyjny smak jogurtu jagodowego, który jest kremowy, ale który Was nie zabija tym sztucznym aromatem, bo nie ma tu sztucznego aromatu. Przepyszne. Więc podsumowując nasz dzisiaj bardzo szybki i spontaniczny test, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Cieszę się, że pojawiają się nowe produkty wegańskie, nowe produkty na bazie kokosa. Ja uwielbiam jogurty kokosowe, Boże Święty. Mój portfel krzyczy za każdym razem, gdy wchodzę do Lidla, bo moje serce pragnie po prostu zgarnąć wszystkie te jogurty do mojego koszyka i jeść je codziennie w ilościach nieograniczonych. Niestety pamiętajmy o tym, że cena jogurtów kokosowych nie jest taka sama jak cena jogurtów tradycyjnych. Jeśli zależy Wam na tym, żeby Wasze produkty były bio, to macie Vegapy Bio, które są bez dodatku cukru, z dodatkiem syropu z agawy. Jeśli chodzi o śmietanę, w porównaniu do jogurtu naturalnego kokosowego jest ona trochę bardziej gęsta, jest tłustsza. Według mnie i tak powinno się dodać troszeczkę soku z cytryny, żeby trochę bardziej zakwasić tą śmietanę, bo nie jest ona mocno kwaśna. Według mnie to jest taki jakby jogurt a la grecki, tak szczerze mówiąc. Bardzo smaczny. No a jeśli chodzi o te nowe smaki plantonów, to jest to po prostu, to są po prostu nowe, limitowane smaki, które są bardzo, bardzo smaczne. Jogurty, które na pewno nieraz kupię, to plantony limitowane, tak jak mówię,
raczej nie, będę z Wami szczera. Zazwyczaj kupuję raz te limitowane edycje plantonów i ten raz mi wystarcza. To nie jest to, że hejtuję, że nie lubię, że nie wspieram czy coś. Po prostu wolę naturalny jogurt i dodać sobie owoce takie, jakie chcę. Ale zawsze wszystkie testowałam, więc cieszę się, że te też miałam przyjemność przetestować. Jeśli chodzi o te wegapy bio, to najbardziej mnie zauroczył chyba ten z mango. Z mango i alfonsem, bo jest naprawdę bardzo intensywny. Też jeśli blendowaliście kiedyś mango, to wiecie, że zblendowane mango ma taką niezwykle kremową konsystencję i tutaj właśnie to czuć. O tak. Dajcie znać w komentarzach, które smaki Was najbardziej zainteresowały, które przetestujecie albo już testowaliście. I co w ogóle myślicie o jogurtach kokosowych? Czy też jesteście takimi frikami jogurtów kokosowych, że po prostu gdybyście mieli nielimitowany budżet, to byście jedli tylko i wyłącznie jogurty kokosowe przez cały dzień? Ja zdecydowanie jestem taką osobą, więc jeśli Wy też tacy jesteście, to zbijam właśnie z Wami wirtualną piątkę, jesteśmy razem. I nic, zapraszam Was na moją stronę dietaroślinna.pl po konsultacje dietetyczne i po diety spersonalizowane. W razie co nie zajmuję się tylko i wyłącznie dietami wegańskimi, ale każdymi, również tradycyjnymi i pomagam je zbilansować jako dietetyk. Zapraszam również do zakupu mojej książki, jeśli Was interesują przepisy na bezglutenowe, wegańskie i zdrowe słodycze. I widzimy się w następnym filmie. A następny film to na pewno będzie przepis i powiem Wam, że na pewno będzie słodki. Wracamy na te słodkie, wegańskie tory. Więc to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu i pa, pa. A i jeśli ktoś z Plantona tutaj mnie ogląda, to dziękuję Wam bardzo oczywiście za tą przesyłkę. Trzymam kciuki za następne smaki, za następne twory i uwielbiam Was. Pa, pa.